Siemanko, ja jestem Lucek, a dzisiaj pokażę Wam idealny przejazd na trasie Bybridge w mojej Pagani Zondzie F. Uważam, że jest to najlepszy samochód właśnie na tą trasę i pokażę Wam przejazd na niej w dwóch okrążeniach albo w trzech, jeśli ktoś doda. Tym razem zamierzam pojechać w multiplayer, zobaczymy, czy jakiś cheater mi w tym nie przeszkodzi. Więc, no cóż, zapraszam Was na wyścig. No i niestety nie udało mi się pojechać multi, ba, ledwo udało mi się włączyć singla. Startujemy. Pierwsze okrążenie bez power-upów, drugie okrążenie z power-upami i jeszcze trzecie okrążenie przejedziemy sobie również. Może tak, pierwsze okrążenie bez power-upów, drugie okrążenie bez power-upów i trzecie z power-upami. Pokażę Wam wszystkie sztuczki na tej trasie. Pierwsze sobie okrążenie przejadę tak o, żebyście mniej więcej widzieli, jak ja je jadę. A następnie w drugim okrążeniu pokażę Wam, jak i gdzie używać różnych sztuczek. Jak jechać tą trasę dobrze. Właściwie jak ja jeżdżę tą trasę. Niekoniecznie to jest dobry sposób, ale pozwala mi wygrywać, więc myślę, że jest skuteczny. Tu myk, robimy takiego wallrida. Jak do niego wjechać, zaraz też Wam wytłumaczę w drugim okrążeniu. Tutaj robimy szeroki łuk, puszczamy gaz, lekko hamujemy. Staramy się trzymać jak najbliżej chodnika. W ten sposób najbardziej skracamy zakręt. Przejeżdżamy między dwoma szlabanami po środku. Przed wyskokiem tutaj hamujemy lekko i tutaj też hamujemy. I od razu wchodzimy i już mamy drugie okrążenie. I teraz tak. Przede wszystkim ten zakręt. Musicie pamiętać, zatrzymam się specjalnie, że tutaj jest tak zwana niewidzialna ściana. I musicie ten zakręt omijać dużym łukiem, żeby w nią nie uderzyć czasem. Jedziemy, jedziemy. Tutaj robimy ładne, duże, ładne, gładkie łuki w ten sposób. Nieważne jest to, byście się trzymali jak najbliżej wewnętrznej. Ważne jest to, abyście mieli jak najwyższą prędkość na wyjściu. I tu robimy tak. Jedziemy sobie prosto. I teraz patrzcie, jak wjadę w tego wallrida. Nie wjeżdżam zaraz przy ścianie, tylko tu. I maksymalnie w prawo. I już mam jak maksymalnie dużą prędkość wyjściową. Cyk, cyk. Tutaj robię znowu to samo. Lekko hamuję. Lekko trzymam gaz. Tak. Tutaj środek. Już nie ma szlabanu. Trochę tutaj skosiłem, bo nie powinienem rozwalać tych elementów na drodze. Hamuję. Hamuję. Skręcam. I kolejne okrążenie. O, fuck, zapomniałem dodać okrążenia. O nie, nieważne, nieważne. Pojadę jeszcze raz, tym razem z power-upami. Ale jestem gapa. Dobra, tym razem na full hardcore pojedziemy sobie okrążenia. Z power-upami. Spadaj, spadaj, koleś. Myk, myk. Tutaj na razie spoko. Na zakrętach, które do których zaraz dojadę, możecie się wspomóc ewentualnie katapultą. Lekko hamujemy, puszczamy gaz, wchodzimy ładnie w zakręt, prosto, byle nie za mocno, byleby nie za dużo prędkości tracić. Uważajcie, by nie najechać na krawężnik za bardzo, żeby was nie zarzuciło. I nitro. Myk, myk. Tutaj już nitra nie używamy, ponieważ jest to zbędne. Teraz wciskamy ledy. Robimy wallrida, jak przed chwilą wam pokazywałem. I nitro, od razu. Nie bawimy się. Jak najszybciej staramy się pokonać tą trasę. Możecie także zrobić wallrida tutaj, jeśli macie zbyt dużą prędkość i nie zdążycie wyhamować. Jest także pomocny, bo... No, tak jak mówię, pomaga wam wyhamować w trudnej sytuacji, prawda? Możemy sobie ominąć beczki. Hamujemy przed wyskokiem, jeśli mamy za dużą prędkość. I znowu... Trochę za mocno zahamowałem. I znowu nitro. Pamiętajcie, nitro zawsze do rozpędu. Myk, myk.
Nie wiem, czy mi się załaduje nitro tutaj na wyjeździe z tych zakrętów. Ale Zondo mieści się tu naprawdę super. Przyspiesza świetnie, ma świetną przyczepność. Wow, trochę za dużo prędkości tutaj miałem. I uwaga, nitro naładowane i znowu myk, myk. Proszę bardzo. Nawet nie mam jakoś specjalnie ulepszonego tego nitra, to jest nieważne. Byleby osiągnąć zbliżoną prędkość do prędkości maksymalnej. No i niestety nie mam tutaj LEDy już, ale chyba zaraz się naładuje. Tylko że trochę za późno. Właśnie dobrze by było tutaj trochę te skille poprawić na nitro. Tak, abym po prostu mógł w tym tunelu sobie użyć. Ale w razie czego zawsze można jeszcze użyć tutaj. To też jest dobra prosta, z tym, że za chwilkę będziemy hamować, więc może to być też trochę kłopotliwe później. Myk, myk. I jeszcze na koniec nitro. Proszę bardzo. Ukończyłem. Jest to całkiem dobry czas. 2:25, 29. 2 minuty, 25 sekund i 29 setnych prędkość maksymalna 332 km na godzinę. Najlepszy czas okrążenia 1:10,37. Cóż, mam nadzieję, że podobał Wam się ten poradnik odnośnie tej trasy. Chociaż może troszeczkę za szybko tłumaczyłem co i jak, ale pokazałem Wam to, na co musicie tutaj uważać, czyli ten zakręt, niewidzialną ścianę. Uważajcie na te filary tutaj. Na tą ścianę tutaj, jej nie widać, ale ona tu sobie jest. Zobaczcie, jak ona jest szeroka. Także nie skracajcie tutaj, nie ma sensu. Róbcie sobie duży łuk i jedźcie spokojnie. Moim zdaniem najlepszym samochodem jest tutaj Pagani Zond. A mocne nitro, super prowadzenie, dobra przyczepność. I ogólnie jest to jeden z najlepszych samochodów w klasie A. No cóż, dobrze, to ja Wam dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, heja!